Szczęść Boże, coś Wam powiem. Wielki Piątek. Dziś nie wystarczy tylko wysłuchać pasji według świętego Jana. Dziś oprócz rozmyślania i medytacji tego tekstu należy jeszcze się tam umiejscowić. Stanąć pośrodku tych wszystkich wydarzeń z pytaniem, co najbardziej jest mi bliskie sercu. A może któraś z postaci i jej zachowanie. Słudzy moi biliby się o mnie, zestawione ze słowami świętego Piotra, który mówi na dziedzińcu pałacu, nie znam tego człowieka. Są tak sobie przeciwstawne, a zarazem tak aktualne. Bowiem są ci, co chcieliby ogniem i mieczem nawracać i są ci, co za nic w świecie nie chcą mieć nic do czynienia z religią. Jedni i drudzy są dalece od Boga. Bo sama dzisiejsza Ewangelia pokazuje zupełnie inną drogę. Pokazuje drogę oddania, pokazuje drogę uniżenia, która nie jest dziś rozumiana. Dziś preferuje się zdobywanie, a nie tracenie. Dziś dąży się do posiadania, a nie rezygnacji. I dlatego dziś Kościół jest tak bardzo pogardzany. Ale to nic. Tak wszystko miało być. Zgodnie z Pismem, z planem, z zamysłem Boga. Żeby żyć, trzeba umrzeć. Żeby się cieszyć, trzeba wpierw zapłakać. Trzeba być poniżonym, by móc zostać wywyższonym. I tak ludzie postąpili z Jezusem. Skazali Go na krzyż, który jako kara śmierci był największym poniżeniem. Na krzyż skazywano najgorszych złoczyńców, aby pokazać im, że nic nie znaczą dla społeczeństwa. Są zwykłymi śmieciami, które należy usunąć z drogi, by nie wadziły. Skazanie na krzyż nawet po śmierci człowieka nie dawało mu spokoju, bowiem ciało wystawione było na pogardę. Nie było nic z szacunku. Łamanie goleni miało jeszcze pogorszyć śmierć, by nie była ona ucieczką od hańby, na jaką wystawiono skazańców. Chrystus umarł, oddając swoje życie w ręce Ojca. Odszedł na własnych warunkach, dlatego z pełną złością przebitą w bok. Tylko święty Jan o tym pisze, że bok Jezusa został otwarty i już nigdy nie zostanie zamknięty. Martwe ciało nie zagoi się, bo nie ma takiej możliwości. Ale otwarta rana pozostaje dla nas i z niej zawsze płyną strumienie zmiłowania i łaski, strumienie miłości i miłosierdzia, woda życia, oczyszczenia i krew zbawienia. Serce Jezusa jest otwarte jako ukoronowanie Jego miłości do nas. Święty Jan Paweł II napisał: krzyż jest najgłębszym zniżeniem się Boga do człowieka. Krzyż jest jak dotyk wiecznej miłości dla najboleśniejszych ran ziemskiej, ludzkiej egzystencji. Można na niego pluć, ścinać go przy drodze, ściągać ze ścian publicznych instytucji. Jednak nic nie zasłoni tej rany, która stała się bramą dla wierzących. Jesteśmy za to wdzięczni i czujemy się umiłowani. Poznajemy cenę tej miłości. Uświadamiamy sobie, że modlitwa chrześcijańska to nie tylko prośba, ale przede wszystkim podziw i wdzięczność. Ten dzień jest lekcją tego, jak stawać się człowiekiem, który kocha z oddaniem oraz ufa we wszelkich przeciwnościach. Chrystus dał nam wystarczający przykład takiego życia. I to tak bardzo stoi w opozycji do naszego społeczeństwa. Tym bardziej nasze świadectwo powinno być odważniejsze niż kiedykolwiek. Jak to powiedział biskup Meliton Sardes, Chrystus jest tym, który nas wywiódł z niewoli na wolność, z ciemności do światła, ze śmierci do życia. On jest paschą naszego zbawienia. Z Panem Bogiem.